Siemka wszystkim. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na takie szczelanko, znaczy szczelanko. Wytestujemy sobie kolorowe kulki dymne. Jestem właśnie ciekaw, jak one, jaki dym posiadają, bo one nie są takie zwykłe właśnie z bibuły, bo folia poleciała. Tylko one są twarde jak cholera, patrzcie. Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać, jak tam postaram się coś z dźwiękiem zrobić, bo teraz nagrywam właśnie tą kamerą sportową, także bądźcie wyrozumiali, zrozumcie, że może być trochę ciszej, ale obraz powinien być lepszy. Dobra, to wytestujemy sobie te kule, zobaczymy jak w ogóle dymią. Zapali się czy nie zapali się? Chyba zgasło. Chyba zgasło. No, zgasło. Kurde, powiem wam, że lepiej dymi jak te zwykłe kulki. Jest wciul dymu. Ale mnie się wydawało właśnie, że one się spalą całe. A one po prostu dymią od środka, tak jak w tych tektury. Myślałem, że to się rozwali całe, że się, wiecie o co chodzi. Że to jest cały ładunek. On jest w środku. Dobra. Weźmiemy sobie teraz, a znowu białą. Powiem wam, że sporo dymu robi ta kula. Zobaczymy jak będzie przy innych kolorach. Weźmiemy niebieską. O, niebieski kolorek zajebisty, powiem wam. Tylko, że krótszy, tak mi się wydaje. Czarna. A czarna to jest fiolet, ale zajebisty kolor, patrzcie. Wypaśny kolor, ale krótki. Ale zajebisty. Oczojebny normalnie. Zostało trochę na betonie. Teraz żółta. Kurde, wpadło do garażu. Zadymiło mi garaż pewnie od środka. Chuj tam, dobra. Dobra, i zielona. No, a to w sumie taka chyba... Nie wiem, moim zdaniem najdłuższy efekt miały kolor białe. Ten fioletowy był niezły, taki oczojebny, a ten ostatni zielony taki sobie. No więc to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki i do następnego razu.